Majewski. This boy is off the chain, man. Czyż ty wiesz, Iguś, że na terenie aglomeracji śląskiej zmieniają wizerunek popularnych kanarów, kontrolerów biletów? Słyszałam o tym. Chodzi o to, żeby ludzie zrozumieli, że kontrolerzy mają po prostu taką pracę, że ich kontrolują, a tak poza tym są normalnymi ludźmi, z pasjami, z rodziną. Nikt nie lubi być kontrolowany, ale oni muszą to robić i że oni mają swoje uczucia. I na przykład, że o tu jeden pan się wypowiada i mówi, że on na co dzień jest organistą. Tak, i że gra już prawie 10 lat i sprawia mu to wielką przyjemność. Od czasu do czasu tylko sprawdzić bilety w kościele, czy wszyscy mają, między fugami, ale generalnie jest, prawda, człowiekiem pełnym pasji. Tymczasem, słuchajcie, jeszcze ciekawsza rzecz się dzieje, bo idziemy rozumiem, krok dalej. Że to jakby jasne, że kontrolerzy jeden tam, prawda, zbiera muchy, drugi łowi ryby. Natomiast główny inspektora transportu drogowego chce przekonać Polaków, żeby polubili co? Fotoradary! Fotoradar, lovcia! I uwaga, taka kampania reklamowa właśnie, żebyśmy te żółte i nie tylko żółte stwory polubili, będzie kosztowała 4 miliony złotych i ma ruszyć w prasie, w radiu i w telewizji. Tak, nawet gdyby z reklamy wyszło, że fotoradary pochodzą z rozbitej rodziny, zmagają się z ciężką chorobą, mają trójkę dzieci na samotnym utrzymaniu, to i tak większość by ich moim zdaniem nie polubiła. Ale ja jednak myślę, że one naprawdę, w gruncie rzeczy, to warte są polubienia. No zobacz, stoją takie biedne. Są odziane na żółto, stoją. Prawda, jakim smutno deszcz pada i tak dalej. Przecież one mają swoje pasje, one mają swoje uczucia. One nie tak, że one na nas nie stoją. Życie wewnętrzne. Zmusili je do tego. One chciały zostać gdzie indziej, w lesie. W lesie, służyć słuchać do do czegokolwiek innego. Wydawać lody, na przykład być automatami do jakiejś wody gofrów. Albo czymś, gofrów, a nie do tego. No. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie będzie hasło reklamowe. Pokochaj fotoradary. Swój fotoradar. Twój uśmiech jest dla nas najcenniej. Poranek numer 1 w Polsce.